Dámy a pánové, jak jste mohli vidět ve videu od poklopu ku poklopu kyklop koulí kouli, vyškrábal jsem se na level 34 a je tedy čas vytáhnout pořádný zbraně. Každopádně zdravím 88. části naší Let's Play série na hru Zaklínač 3 Divoký hon. Opravdu díky moc za všechnu vaši obrovskou podporu. Vrátil jsem se zpátky v čase, to znamená, že jsem nahrál předchozí save, abych teda vytáhnul svoji postavu na level 34, farmením tam na tom skurveném kyklopovi, který mě několikrát rektnul z dolů z útesu. A mám tady teda kočičí ocelový meč mistrovský a to samý stříbrný meč mistrovský. Můžete se pokuchat, jsou úplně, no můžete se pokochat a potom pokuchat. Jsem se přeřekl, ale celkem správně. A jsou osazený runama, já se o to extra nestarám, takže by to možná chtělo lepší. Tady mám třeba slabší shooter, tady mám taky jeden slabší, takže to by šlo vyměnit a trošku to. A mám k tomu tady prvotřídní vlčí zbroj, která teda vypadá takhle, jako to už je docela hodně pěkný. Potom ta mistrovská, tu jsem neměl čas sebrat, ale ta je pak ještě víc osázená tady s těma ocelovými kroužkama, takže vypadá ještě o něco víc badass. Ale mám tady ještě i mistrovskou kočičí zbroj, která potom vypadá takhle. Jo. Je to teda docela velký posun od té úplně původní lehký kočičí zbroje, od té základní, kde má odkrytý ty bicáky a všechno, ale nevypadá vůbec špatně, akorát teda vypadá trošku jako taková hodně temerská zbroj, no, v té modré barvě. Já si teďko nechám tu vlčí a pak to když tak přehodím a ideálně by bylo, kdybych tuhle tu vlčí na to našel někde v příští, v přespříští epizodě někde za kamerou ten plánek na tu, na tu mistrovskou, protože ta vlčí mi sedí přece jenom o trošku víc, co se týče toho, vizuálního zpracování, z toho opravdu tady slintám. Nicméně! Ty opárení vypadají šťastně zachęcająco. Portál nás tady vyhodil, kde si v zemi Black Hole, takže já se tady budu zdržovat, co nejmíň to půjde, ale chci se dostat tamhle k tomu místu moci, abych si mohl načerpat energiu. Tyhle ty, jakmile skočíte do těchto z těch sraček, tak vám začne docela hodně rychle docházet dech, protože to samozřejmě není nic přívětivýho a otráví vás to, ale... Ještě chvíle, je mi se udušil. A prosím tě, Geralte! Neříkej mi, že máš takovýhle slabý plíce, já vím, 100 let je 100 let, ale to neznamená, že se tady budeme vymlouvat. Kde je to posraný místo, tady by mělo být? A, výborně. Magie, to místo moci. To si samozřejmě vezmeme, protože je to potřeba. Jo, jenom mimochodem, taková informace bokem. Dneska prší jako svině a je nádherných asi tak 18 až 20 stupňů tady, takže na nahrávání, už úplně cítím tu podzimní sezónu, kde zase naberu novej vítr. To bude nádhera. Tak. Tady jsem vlastně, jak jsem se hodil na tu 34, tak jsem tady dobral tu naučenou snášenlivost, plus jsem tady hodil silnější zelený mutagen, takže dohromady tady máme 450 zdraví a ještě k tomu přihodíme něco dalšího. Zvyšuje maximální zdraví o 10% stávající úrovně toxicity. Jo, takže já když se nadopuju, tak mi to zvýší rovnou i zdraví, jo, to je docela dobrý. Občerstvení, s každou vypitou dávkou elixíru si vyléčíš 5% maximálního zdraví. To docela jde. Já vezmu, počkat moment. Mutagenový odvar po vypití zvyšuje maximální zdraví. Ne, to nebudeme potřebovat. Vezmeme si tu nižší práh bolesti, to se mi líbí. A mrskeme to semhle, takže tu máme 600 bodů zdraví, což nás dostává na 6100. To je pěkný, to je pěkný. Síla znamení taky o plus 46%. No, prostě to tak nějak extra. Je to furt docela YOLO build, který by na toho šermíře byl nejlepší v té skurvený medvědí zbroji, ale na to nemá nikdo čas, takže... Já tady radši budu rozdávat teďko pořádný rány a super rychlý rány tady s tím svým mečem. Tak, teďko budeme potřebovat to doběhnout. Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Ja wiem, a przemyślę jak tutaj probiegnę. Ufam, że to stihnu teda. Pojď! Neříkaj mi, że umrzel. Jak se z niej spustila ta krew? Chudá Geralt, ježišmarja, odkud to lezlo? Možná nechci vědět. Každopádně jsem to přežil, akorát, že jsem to teda trošku koukám vochcal. Já nevím, jestli se tudy má vůbec má jít, pravděpodobně ne, ale mrdat. Tak, tady to musím stihnout. Pojď! No tak! Dobrý. Já myslím, že se sem musí jít trošku jinačí cestou, nebo jinačím způsobem, ale... Tak jako tak jsme to přežili a to je nejdůležitější. Hej. Když je to ve hře, tak to není čítování. A dost možná tohle je oficiální cesta, akorát je teda docela hodně natěsno. Nebo se musí tady tudy? Ne, to je pičovina, to je moc velký to pole.
A nebo, já nemám tušení, každopádně tam za chvíli budem. To ještě tady přeběhnu semhle na tadyhle ten ostrůvek, to bude ideální. Ano, paráda, výborně. Tak. A tady už jenom do portálu. Oho, do prdele! Tyve, kolik zasraných portálů ještě budu muset projít do té doby, než... Jo, to by mě zajímalo, jestli se tady můžeme vynořit. Já jsem to nikdy neskoušel, ale vypadá to, že tady to možná bude zavřený. Ne, můžete se tady vynořit, to je cool. A je tady něco nade mnou? Asi ne. Jsem tady, jenom musel jsem samozřejmě zkontrolovat, jestli náhodou tady v této dimenzi není něco, co bych mohl ukrást předtím, než skočím do další. Ta lidská povaha se nezapře. Tak. No, tohle už vypadá jako naše... No, není to ještě finální destinace. Ale je měla by to být... Myslím, že bychom měli být hodně blízko. Wow, to je pěkný, to je hodně pěkný. Měli bychom být hodně blízko místa tady... A, kurva! Tohle je blbý. Tadyhle ta mapa není úplně ideální v tom ohledu, že tady je... Jasný. My si musíme dostat dolů k zavátému městečku nebo něco na ten způsob, co tam dole trčí. Akorát, že problém je, že tady je teda pěkně ostrý vítr. A samozřejmě, ten vítr porazíme tak, že tady do toho budeme pít vodu, která nám obnoví zdraví. Kven tady moc nezabírá, protože ono praskne. I když, no, praskne. Na chvíli vám to dá ochranu, ale potom praskne, takže musíte tady přeběhnout co nejrychleji. Je to taková... Klasická záležitost, jakmile máte hru, ve který je hodně velká sněhová bouře, ať už si pamatujete singleplayerovou kampaň Battlefield Bad Company 2, kde jste museli dělat něco takového, nebo singleplayerovou kampaň prvního Crysis, jak se tam musí prorok ohřívat. Jaha, to bylo dobrý. Takže tohle je něco na ten způsob. No paráda, dokonce je tady loot, který není úplně přimrzlej, ale... Tak, tady uděláme epický slide. O, Geralt z Kundulapi a je opět fakci! Światło w takim miejscu. Ktoś musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący. Nabruczenej wiedzący tutaj. Poczekaj, proč by lezło? Ja sam mieli tady tohle s tou hajdou, nebo co? No jsem to vzal po svahu, protože můžu. Tak, wow, tyhle zasněžený domečky, co mi to připomíná? Připomíná mi to finální DLC v Dark Souls 2. Akorát, že tady by to nemělo být tak brutální. Moment, ale to neznamená, že tady nebude nějaký. Co to tu máme? Aha, já jsem co... kurva, fix! Tyhle z ty čtyřnohý skurvicní jsou snad úplně každý dimenzi, protože divokej hon může do každý dimenze, takže to dává smysl. No, já to tady nebudu zdržovat tím, že bych tady chtěl vybírat něco, když tady stejně toho nic extra není. Aha, já myslím, že to tady proběhnu, no, tak hovno z toho. A tady už to musí být docela blízko. Tady už to musí být docela blízko tomu finále. Tak, tudy má takhle... to mohlo být pěkně přes trámky, ale... do sklepa! Tak, ideální. Jo, ono to pěkně funguje, dobrý. Tady už někde musí být to místo, odkud budeme moc... Do háje. Jak daleko to ještě kurva je k tomu majáku, protože... No dobře, já tady použiju elixír Rafarda Bílýho, stejně tady nemám teďko na nic jinačího. Tak, hodíme kvén a ještě jedna, dvě takovýhle štreky, já myslím, že bychom se tam měli dostat. To asi doběhnu teďka už normálně na férovku, seru na to. Tady budu v klidu, tady to je kryt a tohle by mě mělo dostat už přímo tam, možná. Do prdele, ještě kousek je. Teďko ne, teďko mi neumírají, pane Gervante. Dobrý, jsme v pohodě, teď se mi dokonce zdraví přičítá. Do piče, pojď. Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? Nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz?
Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców? Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap Gonu i przeniosła do lasu pod Kaer Morhen. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Tohle je dost zajímavý střípek příběhu, protože vlastně a knížky končí vlastně tím, to není žádný extra spoiler, protože to ví každý a je to hlavně hnedka na začátku té první hry a baví se o tom potom ve druhé, ve třetí hře, takže to je něco, co už byste dávno měli vědět, že vlastně během pogromu Geralt ho tam je chlápek, takový mladík, bodne vlastně těma vidlema a Geralt tam jakože umírá s Yennefer, akorát, že pak tam přijde Ciri s jednorožcem, ne, nedělám si prdel, vážně, tam je kurva jednorožec a odteleportuje je vlastně do místa, kde jabloně nepřestávají kvést. Jenže pak ve druhém díle, vlastně Geralt, jak se mu vrací ta paměť, tak tam zjišťujeme, že vlastně tam je našel ten divoký hon, vzal tu Yennefer a Geralt se stal jedním z jezdců toho divokýho honu, jak tady teďko říká Avalach. No a dostal se vlastně od těch jezdců, se mu podařilo oddělit tak, že Ciri pro něj přišla, vyrvala ho z těch spárů, těch skurvisinů z divokýho honu a nechala ho vlastně ležet v těch lesích poblíž Kaer Morhen s tou amnézií, takže on si to nepamatoval. A tak začíná úplně první hra, jak je ta cutscéna, kdy tam Geralt běží v těch lesích, pak tam padne a najde ho Lambert a Eskela Vesemir a odtáhnou ho vlastně na Kaer Morhen a potom tam zautočí ta salamandra. Takže takhle se nám to hezky krásně uzavírá. Ty rozpalíš světlo na štětě? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem ci, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma jakiś słaby punkt? Tak. Jest uczciwy. Co to za świat? NL? Nie, to Ted Day Red. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. Prakticky o čem tady mluví a co je hodně důležitý pro potom v závěr téhle hry, je vlastně proroctví, který známe už z knížek, který známe už z první hry, prostě z celého zaklínačského univerza. Je vlastně to proroctví o bílé zimě, bílá zima, která přijde a vlastně v každý svět pohltí. Některý pozdějc, některý dřív, ale každý. A tohle z toho je třeba svět, který už je pohlcený tou bílou zimou. A má to čekat vlastně i ten svět, ve kterém Geralt normálně je a čeká to každý svět a nejde to odvrátit. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. To jest paradiczka, jak to mamy hezky wszystko naczasowane. No, all inclusive. A tohle już by mělo být ono. Nareszcie. To Tirnalia? Pałac Świadomości. Dawniej księżycowy. Główna siedziba Gelsa. A, tak se podíváme, jak si tedy žijou elfové.
A samozřejmě jejich bojovníci z divokého honu. Miło, že doceniaš. Elfia architektura je něco bardziej wyszukana niż vaša. Zase ty rasistický sračky a valachu, kurva, já ti tady vymáchám tu hubu v té fontáně, jestli ji nezavřeš. No, mně to teda nepřijde o moc sofistikovanější teda. Oh, ale tenhle most je cool, to jo. Kto to? Co oni tu robią? Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krewan es pan et quam han maha. I Wiedźmin z Rivi. Kedli. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Doren. Nie uważasz, Krewan? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Nie, ale to wasza cecha gatunkowa. Więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś o Neiromantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Zajímavý styl malby, rozhodně. Ne tolik zajímavý jako ten samotný rozhovor, ale taková pěkná tečka, hezky před loadingem. Teda ale musím říct, že ty elfové jsou pěkně vysoký, jako když je někdo vyšší než Geralt, a to jako rozhodně si nemůže stěžovat Geralt, že by byl nějaký málo kurva urostlej, tak tyhle ty parchanti jsou pěkně vysoký, což samozřejmě je už vidět i na tom, když jsme bojovali s Imleritem, tak chudák Vesemir, ten oproti němu byl tyjo, o více jak hlavu menší. Ještě k tomu, když jsou nacpaný v těch gigantických zbrojích, to potom jako opravdu bude i respekt. Každopádně, tenhle ten konkrétní frajer bude spíš mluvit, než máchat mečem, což se nám může hodit. Rozumím, že nemůže představit našeho gosta. Vítaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmorem. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, ona i romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla?
I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? Nie pochlebiaj sobie. Wystarczy, że wystąpisz przeciw Eredinowi. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśnij je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie. Ale wierzę, że Geels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz? Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe. Ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. Ciekaw, co to za mała sprawa, którą masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz za mną? Prowadź. Musimy dotrzeć na Wyspę Świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. A krásně plynule se přesouváme na finální vlastně úkol tady z těch posledních příprav. Jesteśmy už právě na místě. Dokud vlastně jdeme? Spotkat se se Skurvilem juniorem. Jo, Skurvisin junior. Jo, akorát, že... Trochu na to za późno, on nie žije. Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel cały i zdrowy siedzi na Wyspie Świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał.
Ne, mě neklouže ruka, Ciri, nespochybňuj svýho otčíma. Když říkám, že je kurva mrtvej, tak je mrtvej. I co vtedy? Nevím, záleží, co v nich zobáče. Ale každopádně tak jako tak z kurvy si nemůže být naživu, tohle jste pičovina. Czego tu? My do pana Wileja. Pan skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! Wow, to było dobry. Myślałem, że załatwimy to spokojnie. Z drogi, Łajzy, bo tak wam skujemy gęby, że nawet w kuternodze Katarzynie nie będą was przyjmować. Coś ty powiedziała? Spierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo sylab? O, ty mała dziwko. A tohle to jsme mohli vyřešit bez problému, a bože. No nic no, co se dá dělat? Mówiłaś Geralt? Jaki Geralt? Z Rivii, kurwa. No, to czemuście od razu nie mówili? Co picie? Przepraszamy za to zajście, to nieporozumienie. Pan Wilej was oczekuje. To oni by se tady nejradši nechali rozjebat mečem. Dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. No moment, poczeka, także skurwysyn junior se chce widzieć z nama. To jest zajímavý, po tom posledním setkání bych čekal, že jeden meč v jeho držce už mu stačil, ale vypadá to, že ne. Kurva, ten neví, kdy má dost. I když, no, to je pravda, naposledy, co jsem ho viděl, tak bylo jasný, že je trošku excentrický a to je ještě kurva slabé slovo. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś? Niespodzianka, kurwa! Zawrzyj gębę, wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Hola, stój! To ja! Dudu! Dudu Biberwelf! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? No ma i zwu, no. Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na placu rzeźników! Grałeś w sztuce Pryszcili! Ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście. Następnym razem nie wkurzaj wiedźminów. Skurwiel junior? Już nie miałeś się pod kogo podszyć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie płakał po skurwielu juniorze. W całym swoim nędznym życiu junior nie pomógł. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym Dopplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrżnęłam ci gardła. Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Wileja się nie zorientowali. Jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt. Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sęgrze już nie muszę. Dwa tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są dwa razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja dwa razy więcej koron w mieszku to dwa razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Na nas już czas. Racja.
Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jeziora. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Po co idziemy do Jeziora? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię. Jest kelnerką w Złotym Jeziorze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrą. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. Mam to po tobie. To jest tak z tym Serenanic na mitan? Každopádně tohle to bylo jedno setkání, nebo respektive jedno rozloučení před finálním aktem, ve kterým se to všechno posere. No vlastně, já když nad tím... Byl kdyžsi v městě bardzo podobným do Novigradu. Tylko ludzie byli tam značně vyšší, měli černou skórę. To bylo gdzieś v Zelikanii? Nie, v innym świecie. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Ale treningi za Walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i... już. To jest parada, to są naprawdę schopności. Nedivím se Eredinovi na jednu stranu, že něco takovýhleho chce, protože jako upřímně, kdo by nechtěl, že? Dali jsme ti šance, třeba bylo z něj skorzystať. Pluje na vaše šance. Požałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Wyciągajcie broń, miejmy to już za sobą. Co? Chcecie ją skrzywdzić, ja na to nie pozwolę, potem będzie kłótnie, udowadnianie, kto jest mocniejszy. Nie mam na to czasu. Wyciągajcie miecze. No, to jsme to teda vyřešili, dobře, Geralt vypadá, že už o to ke konci hry opravdu přestává nudit, což si samozřejmě nedá o tom říct nic jiného, než že souhlasím. Oh, díky, tím razem byli napravdě zdeterminovaní. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drab mi grozi. Niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Obrońcą uciśnionych. O, no patrz. To się świetnie składa. Bo ciśnie mnie tu i łubzie. Może zechciałbyś mi pomóc? Bea! Ladacznico, opanuj się. Geralt. A! No to czemu od razu nie mówiłaś? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś ją z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiłeś ją rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych? Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój, każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmarz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo. No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Takový flirt tady. To bude ještě zajímavá rozmluva. Ta tvoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic, wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Takiego interesującego jest na Zamurzu. Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Umieśnione masz uda
kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. No. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. No dobrze, dobrze, to bysme měli. Každopádně, já tady budu muset tuhle tu epizodu zapíchnout, protože tady ještě máme něco na další trošku delší kecání a nějaký záležitosti, takže si to necháme pro příští epizodu a v příští epizodě to vypadá tak, že teda dokončíme všechny přípravy a půjdeme, no tam je to pak komplikovaný, tam musíme jít zpátky na Skelligen, najít samozřejmě ten sluneční kámen, dohodnout se s tou loží, celý to zkomplikuje se ještě, když tam, no nebudu nic spoilerovat, každopádně. Uvidíme, jak já vůbec nevím, jak ten konec samotný rozkouskuju, jak mi to vyjde a podobně, protože to je takový docela hodně těžký na odhadování kvůli tady s těm příběhovým scénám, který se třeba táhnou víc jak půl hodinu potom v kuse a... No, uvidíme. Každopádně jako vždycky, díky moc za sledování, v pravonohoře máte Zaklínač 3 divoký hon, playlist, tlačítko, kde najdete všechny epizody celý týhle Let's Play série, dohranou celou hru od začátku až do konce, včetně budoucích DLCček. V popisku pod videem hnedka nahoře je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole, klidně i předobjednávky. Já vždycky z toho mám pár procent provizi, takže opravdu díky moc. A ještě v popisku je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mými motivama a i odkaz na facebookovou stránku, kde je vždycky jsou informace o nových videích, kordusové ledničce a dalších nezajímavých věcích. Takže díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Příště se zase pohneme o pořádnej kus a do té doby. Nazdar!